Partnerem tego odcinka jest Acer Polska. Gaming. Cześć! Siemka! Odezwali się do nas swego czasu Acer wraz z Googlem i jak dobrzy wujkowie o 8 rano uderzyli do nas z zadaniem bojowym. Powiedzieli, ej, macie tu takiego laptopa i spróbujcie udowodnić, że da się godnie grać na Chromebookach w 2023 roku. Model, który dostałem do rąk to dokładnie Acer Chromebook 315. Ma ekran IPS o przykątnej 15,6 cala w rozdzielczości Full HD, procesor Intel Celeron N4020 i 8 GB RAM DDR4. No to co? Jesteśmy graczami, gramy praktycznie na wszystkim, od PC-tów przez konsole, a na smartfonach skończywszy. Ty mi jeszcze grasz na nerwach. No to co, no przyjęliśmy wyzwanie, bo to w sumie całkiem ciekawa sprawa. Przyjemne z pożytecznym. To materiał przygotowany z partnerami, więc pójdzie na rozwój kanału, a przy okazji zanurzymy się w segmencie branży gier, który z racji zawodu traktowaliśmy trochę po macoszemu. A przecież rozpędza się i, spoiler, już teraz jest legitną opcją dla graczy, a nie tylko ciekawostką i pieśnią przyszłości. Tylko no właśnie, po kolei. Czym są te Chromebooki? To przede wszystkim korzystne cenowo, szybkie i bezpieczne laptopy, które w założeniach służą przede wszystkim do codziennej pracy. Wiecie, odpalamy dokumenty Google'a i arkusze kalkulacyjne, YouTube w tle, chillera, utopia. Projektanci wyszli z całkiem słusznego założenia, że skoro i tak teraz większość usług działa sobie w internecie, to może warto zaprojektować taki system operacyjny, który będzie lekki, szybki, zintegrowany w całości z przeglądarką internetową i skupiony wokół najczęstszych rzeczy, które robimy działając przy kompie. I pyk! Tak powstał Chrome OS. I skoro nazwa już wam budzi ciepłe skojarzenia z przeglądarką Chrome, no to... Nic bardziej mylnego. W zasadzie, jakbyście mieli sobie wyobrazić przeglądarkę internetową w wersji fizycznej, to właśnie wyglądałaby tak. Jest tu nawet przycisk o wiele mówiącej nazwie Wszystko, który nie dość, że jest takim podręcznym menu z kompletem naszych zainstalowanych apek, to jeszcze służy jako wyszukiwarka, nomen omen, wszystkiego. A właśnie, powiedziałem apek, bo Chrome OS jest zintegrowany z androidowym sklepem Play i można na nim odpalać gry i programy z urządzeń mobilnych. Więcej o tym modelu Acera przeczytacie zresztą w tym miejscu, link w opisie. I wszystko to działa naprawdę sprawnie i szybko. Uruchomienie kompa trwa kilka sekund. Ten konkretny model oczywiście, czas uruchomienia jest zależny od urządzenia. Przeglądarka Chrome działa bez zarzutu nawet z kolosalną liczbą odpalonych kart, a uśpiony system bierze baterii i wybudza się w moment, nic tylko pracować. Czujni widzowie być może zwrócili uwagę, że Acerowy Chromebook towarzyszy nam przy podcastach, bo jest zwyczajnie naprawdę wygodnym narzędziem do pracy. Gdy sobie ogarnialiśmy newsy albo pisaliśmy długie rozprawki, scenariusz tego filmu powstał głównie na tym właśnie Acerku, to dało radę usiedzieć na baterii nawet 9 godzin, co uważam za całkiem sympatyczny wynik. Ale dobra, przejdźmy do najważniejszego. Gaming. Granie. Jak grać na Chromebooku? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. A można na kilka sposobów. Ci uważniejsi pewnie już od początku wiedzą, jaki pierwszy, najważniejszy sposób mam tu na myśli. Cloud gaming. Granie w chmurze. Pamiętacie Hugo i wszystkich tych widzów, którzy wpadali w przeszkody, bo za późno wciskali przyciski na klawiaturze telefonu? Zawsze jakoś tak 2 sekundy po tym, gdy gruchnęli w ścianę, no to właśnie czymś takim nie jest cloud gaming, bo te złe, pełne lagów czasy są już dawno za nami. Wszystko dzieje się w porównaniu z Hugo czasami błyskawicznie. Cloud gaming to symulator grania na ultradrogim gamingowym pececie. No i jak się zabrać za takie granie w chmurze? W wielkim skrócie odpalamy specjalną apkę, podłączamy sobie na przykład pada i słuchawki i gramy, streamując przez neta gierki z jakiegoś potężnego kompa, na przykład naszego Acer Chromebooka 15. Do dyspozycji mamy mnóstwo platform, zaczynając od najbardziej znanej usługi, jaką jest Nvidia GeForce Now, przez Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, a na takich jak na przykład Boosteroid, skończywszy. W GeForce Now fajne jest to, że można z niego korzystać na 3 sposoby. Na przykład wybierając pakiet Priority, który pozwoli na granie w 60 klatkach, Full HD oraz z obsługą RTX-a, bezpłatny, z mniejszym wachlarzem gier bez RTX-a i z możliwością grania przez godzinę w sesji, albo Ultimate, czyli ten najwyższy. Tu już dostajemy komputer hosta klasy Premium, najszybsze serwery, możliwość grania po 8 godzin na sesję, rozdzielczość do 4K i do 120 FPS-ów. Panie,
cuda na kiju. Postanowiliśmy stestować granie w chmurze w domu na światłowodowym łączu 600 megabitów oraz internecie ze smartfona działającego w sieci LTE. Do testów wykorzystamy usługi GeForce Now oraz Xbox Cloud Gaming, czyli te wiodące z największą biblioteką gier i pewnymi osobliwymi zaletami. Na pierwszy ogień światłowód. Przede wszystkim podłączyliśmy sobie mysz i słuchawki dla wygody, cały proces obył się bez żadnych problemów i odpaliliśmy test łącza. Wynik 680 megabitów downloadu, 118 megabitów uploadu, ping 4. Teoretycznie idealne warunki. No to lecimy. Odpalamy GeForce Now z pakietem Ultimate. Z racji, że przeszliśmy Wisłę i Wartę, jesteśmy Polakami, wybór pierwszej gry był oczywisty. Wiedźmin 3 z RTX-ową łatką. Żeby zagrać, musiałem przypisać sobie swojego Steama pod konto GeForce, bo akurat tam miałem produkcję na koncie. Jeżeli macie na przykład grę na GOG-u czy Epiku, to spokojnie też możecie zagrać. I tutaj pierwsza ciekawostka. Tylko w przypadku Wiedźmina 3 miałem taką sytuację, że musiałem poprzez apkę GeForce Now za pomocą komputera hosta pobrać grę na Steamie bezpośrednio na niego. Zajmuje to na szczęście dosłownie kilka minutek, ale no intrygujące. O wiele lepiej dla was, jeśli macie wersję z GOG-a. Odpala się błyskawicznie. No i cóż, chyba nie mogło być inaczej, tylko bardzo dobrze. Powiem krótko, chciałbym, by gra tak chodziła na ustawieniach Uber Plus na moim kompie z RTX-em 3070 Ti. Wszystko jest płynne, śmiga z włączonym ray tracingiem bezproblemowo, nie uświadczyłem żadnych skoków i problemów z responsywnym sterowaniem, a to przecież gra, która swego czasu rwała graczom, w tym mnie, włosy z głowy, jeżeli chodzi o wydajność RTX-owej łatki. To w ogóle jest strasznie śmieszne uczucie. W sensie, grać na laptopie za około 1900 zł w grę, która wymaga kompa tak około 10-krotnie droższego. Ale to po prostu działa. Do tego, z tego co widziałem, na baterii Acer Chromebook pozwoliłby mi grać przez prawie 7 godzin. Naprawdę nieźle. Dobra, sprawdźmy się z kolejnym polskim objawieniem, jakim jest Cyberpunk z ustawieniami Overdrive, czyli wykorzystującymi benefity technologii DLSS 3. No i to bez zaskoczeń. Działa i wygląda wyśmienicie. Co prawda, brakowało trochę obsługi 120 klatek, wyświetlacz akurat naszego modelu Chromebooka cechuje się odświeżaniem na poziomie 60 Hz, Acer ma też takie ze 120 Hz, ale i tak w ogólnym rozrachunku można się wyśmienicie bawić. Zero problemów ze stabilnością lub responsywnością. Weźmy na tapet coś bardziej dynamicznego. Mój ukochany Elderborn. Ten polski Souls-like wymaga przede wszystkim małpiej zręczności i precyzji. I kurczę, GeForce Now całkiem źle dał sobie radę. Wiadomo, nie jest to poziom czystej responsywności, jaką daje nam obcowanie z input lagiem zależnym przede wszystkim od relacji nasz PC, nasze peryferia, ale bez problemu udało mi się skutecznie wybijać monstra nawet w chwilach największego chaosu. Swoją drogą, zagrajcie w to małe cudo, jeżeli lubicie gry akcji, nie pożałujecie. Postanowiłem też trochę zaszaleć. Odpaliłem jeszcze sobie Fortnite'a, by sprawdzić, jak takie granie w chmurze ma sens w grze z rywalizacją. No i szczerze powiedziawszy, kurde, no naprawdę da się grać. I to nie, że jest po prostu okej. Nałapałem parę fragów, nie doświadczyłem problemów z beznadziejną responsywnością, czy to biegając, czy jeżdżąc autkiem. Podkreślam raz jeszcze, gra nie reaguje na ruchy myszą 1:1, tak jakbyśmy grali na własnym PC-cie, ale opóźnienie jest na tyle mało irytujące, że nie zabiera fanu z zabawy. Oczywiście progracze nie mieliby tu czego szukać, ale wątpię też, że progracze zainteresowani są w ogóle graniem w chmurze. Jeżeli chodzi o Xbox Cloud Gaming, tutaj trzeba pamiętać, że to jeszcze rzecz w wersji beta. Nie jest tak wydajna jak GeForce Now, ale też bez problemu można pograć, niestety tylko na padzie. No więc podpiąłem go, odpaliłem Forza Horizon 5 i wszystko śmigało jak trzeba. Xbox Cloud Gaming oferuje Forcy dwa warianty zabawy. Z lepszą grafiką, ale w 30 klatkach oraz z nieco gorszą, ale już w 60. W przypadku światłowodu zdecydowanie polecam bardziej bramkę 60 fps. Do grania na 15-calowym ekranie jak znalazł. Na drugą nóżkę Doom Eternal. I tu bez rozczarowań. Granie na padzie w tego, jakby nie patrzeć, dynamicznego FPS-a było zwyczajnie przyjemne. Input lag nie przeszkadzał, grafika dawała radę, choć ostrzegam, ustawień graficznych sobie nie zmienimy. Generalnie wszystko działało tak, jak należy. Czyli zupełnie odwrotnie do tego, czego się spodziewałem. Oprócz Forcy i Dooma sprawdziłem jeszcze drugiego Fable'a z Xboxa 360. Bo tak, Xbox Cloud Gaming pozwala na odpalanie gier z poprzednich generacji i właśnie ta chyba najlepsza odsłona serii zasilana chmurą też działa bez zaskoczeń, zupełnie płynnie i bezproblemowo. Czy to oznacza, że ten oto Acer Chromebook to świetna maszynka do retrogrania? Pomidor. No dobra, ale teraz pytanie. Jak usługi grania w chmurze poradzą sobie na nieco mniej stabilnym łączu? Do tego celu postanowiłem wykorzystać swój telefon, zrobić z niego hotspota, odpalić go w domu, a potem na dworze, w parku. Aby test był miarodajny i było do czego porównywać, znów odpaliłem współczesną kolekcję klasyki, czyli Wiedźmina i Cyberpunka, potem Elderborna, piątą Forcę, Dooma, Fable oraz Fortnite'a. Najpierw test prędkości łącza. No, nie jest kolorowo. Ping 36, zobaczymy, jak Cloud Gaming sprawdzi się na tak niestabilnym gruncie. No i jak sądzicie, jak wypadł test w domu?
domu, zaskakująco w miarę bezproblemowo. Przede wszystkim GeForce Now priorytetyzował wyeliminowanie problemów z input lagiem, co uważam za spory plus, bo to tak naprawdę jest najwęższe gardło tej technologii. Średnio co 5 minut gra, czy to Cyberpunk, czy Wiedźmin, łapała na ułamek sekundy ścinkę, co skutkowało tym, że jakość na chwilę kilka się pogarszała, ale nigdy na tyle, by nie dało rady komfortowo grać. Pojeździłem sobie na luzie po mieście i pooglądałem widoczki. I tak naprawdę tylko w przypadku gier z wodotryskową grafiką odczujmy różnicę przy słabym łączu. Czasami kompresja, by dbać o nasz komfort w kwestii obsługi gry, zadziała nieco mocniej. Ale poza tym, czapki z głów. Ku mojemu największemu zdziwieniu, świetnie poradził sobie też wymagający nieco większej precyzji od gracza Elderborn. Dostrzegalne były spadki w jakości przesyłanego obrazu, ale płynność i responsywność została w pełni zachowana. Wow. Jak Xbox Cloud? Szalenie pozytywnie zaskoczył mnie Doom. Spodziewałem się, że na stereotypowym necie z telefonu, pod względem jakościowym to będzie tylko poprawnie, ale nie. Wszystko śmigało aż miło, płynnie, responsywnie, bez ścinek. Forza w 60 klatkach radzi sobie jednak trochę gorzej. Widać trochę artefakty kompresji, więc polecam purystom w tym wypadku przerzucić się na wersję 30-klatkową. Problem znika. Fable 2 za to działał całkowicie nienagannie. Wybraliśmy się też z Chromebookiem Acera w plener. I bez zaskoczeń. Dało radę grać bez problemu na przykład w parku. Gorzej co prawda ze słońcem świecącym w monitor, ale powiedzmy sobie wprost, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. A jak działa Fortnite na gorszym necie? Cóż, gorzej, ale wciąż całkiem grywalnie. Widać tu i ówdzie artefakty, ale wciąż nie doświadczyłem większych problemów z responsywnością. Swoje robi stałe 60 klatek na sekundę. Generalnie z graniem w chmurze jest trochę jak z technologią DLSS NVIDIA. Tu i tu jesteśmy tak trochę w pozytywny sposób oszukiwani przez sprzęt. W tym drugim przypadku nie gramy w natywnej rozdzielczości, tylko mniejszej, która jest podciągana do docelowej dzięki pracy AI. W przypadku chmury cały bagaż obliczeń przerzuca na siebie sprzęt po drugiej stronie internetu. Obie technologie docelowo służą jedynemu, by w godny sposób poprawić lub umożliwić nam granie w gry wideo. Cloud Gaming na sprzęcie Acera zdał test. I sam jestem trochę pod wrażeniem. Tak czy siak, przed zakupem Chromebooka sprawdźcie sobie, jak działa streaming w waszym domu. Możecie sobie to przecież przetestować na dowolnym urządzeniu, choćby smartfonie. GeForce Now nic was w tej podstawowej wersji nie kosztuje. Ale to nie koniec gamingowych przygód, bo Chromebook jest przecież urządzeniem z dostępem do sklepu Google Play, na którym są gry, nie tylko zwykłe mobilne gierki, ale też sporo klasyki. I takiej klasycznej klasyki i takiej współczesnej. Na przykład jakiś czas temu Mojang wypuścił Minecrafta w specjalnej wersji na Chromebooki z obsługą myszy i klawiatury. Ma to sens nie tylko z czysto gamingowego punktu widzenia, w wielu krajach używa się Minecrafta nie tylko do grania, ale też do nauki poprzez granie. My jednak mamy sprawdzić, czy Chromebook może służyć jako maszyna do grania, więc przetestowaliśmy zwykłą, nieedukacyjną wersję gry. Biorąc pod uwagę, że to beta wersji gry przeznaczonej bezpośrednio na Chromebooki, to jest nieźle. Da się grać, klocki poustawiać, stworzyłem sobie postać, patrzcie, nawet podobne, i pokopałem pod siebie. Wydajność jeszcze jest do poprawy, ale sytuacja jest rozwojowa. Z każdym patchem, myślę, będzie coraz lepiej. W razie czego możecie sobie pogrzebać w opcjach gry i dostosować pod siebie ustawienia graficzne. Oprócz Minecrafta, klawiaturę i mysz obsługują m.in. This War of Mine, czy kultowe pecetowe RPG wydane na Androidzie przez Beamdog, jak Baldury czy Icewind Dale. I kurczę, w drugiego Baldurkę grało mi się naprawdę zacnie. Można nawet opcje dialogowe, jak w PC-tach, wybierać za pomocą klawiszy numerycznych, a całość śmiga tak, jakby była wprost stworzona na Chromebooki. Takich gier nie ma jeszcze zbyt wiele, ale zamiast czekać, aż pojawi się ich więcej, można po prostu chwycić za kontroler. Można po prostu chwycić za pada. Tutaj opcji jest więcej. Klasyczne odsłony GTA, te na przykład działają naprawdę bez zarzutu, KOTOR 2, Stardew Valley. Zanim odpowiemy sobie na pytanie tytułowe, zwrócę jeszcze waszą uwagę na to, że to jest Chromebook. Warto go sobie sprawić nie tylko po to, żeby odpalić w chmurze Cyberpunka, ale też do tak zwanej pracy biurowej. Jeżeli nie potrzebujecie do pracy konkretnego oprogramowania, to jako codzienny lapek do przeglądania internetu, tworzenia prezentacji czy arkuszy kalkulacyjnych, pisania scenariuszy na YouTube'a albo prowadzenia podcastu i wielu, wielu innych zadań sprawdzi się wyśmienicie. No i co, wypadałoby powiedzieć temu Chromebookowi Acera, czy zaliczył nasz challenge? Czy da się godnie na nim grać? Da się. Przede wszystkim dzięki chmurze, ale kiedy ta nie jest dostępna, bo na przykład jedziecie pociągiem przez Polskę i przez 90% czasu nie łapie wam żaden internet, jest sporo ponadczasowych, klasycznych gier, które tego internetu wymagać nie będą. Warto pamiętać, że ten Acer Chromebook nie jest jedynym Chromebookiem. Jak już wcześniej wspomniałem, w ofercie producenta istnieją choćby modele z ekranami o odświeżeniu 120 Hz, więc jak ktoś chce naprawdę wycisnąć wszystkie możliwe soki z cloud gamingu, to ma taką możliwość. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem, zresztą wszystkie potrzebne linki zamieścimy również w opisie. Dziękujemy Acerowi za zasponsorowanie tego materiału, a wam za obejrzenie. A, niewątpliwie zaletą grania w chmurze jest też to, że nie zagracie na nim w Mario. A w Clasha jak najbardziej. Jeszcze jak. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.